Witam Państwa niezwykle serdecznie z siedziby Polskiego Związku Bokserskiego na kolejnym śniadaniu z boksem. Dziś znamienici goście, pani Aleksandra Nowacka, kierownik Wydziału Szkolenia w Polskim Związku Pięściarskim, od niedawna zresztą, po wygranym wspaniale konkursie. Tak jest. I Albert Sosnowski, pięściarz, trener, komentator telewizyjny. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Aleksandro, pierwsze dni spędzone już na tej lukratywnej, że tak powiem, posadzie. Jakie wrażenia z tego, co Pani zastała w związku? Bardzo pozytywne. Jakby ja do tej pory miałam okazję współpracować z Polskim Związkiem Bokserskim, trochę z innej strony, więc te wrażenia są bardzo pozytywne, aczkolwiek troszeczkę się obawiałam tego, co to zostanę. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolona. Dużo jest do zrobienia, dużo się dzieje, ale to jest dobrze, jak najbardziej. Pani jest i absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i także absolwentką Wydziału Zarządzania i jest Pani oczywiście także doktorem, praca doktorska, coś bodaj treningowe determinanty w rozwoju pływackim i tak dalej, i tak dalej. Czy coś z tej pracy można wykorzystać ewentualnie w działaniu w Polskim Związku Bokserskim? Jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o moją dotychczasową karierę, no to temat pracy doktorskiej związany był z moją karierą. Przez 20 lat trenowałam pływanie wyczynowo. Najpierw rozpoczęłam karierę w Zrywie Opole, a potem przeszłam tutaj do AZS-u i trenowałam z grupą, można powiedzieć, bardzo silną, bo pod okiem Pawła Słomińskiego i z Otylią Jędrzejczak na karku, można powiedzieć. Jeśli chodzi o samą pracę doktorską, rzeczywiście w pływaniu zdarza się bardzo często problem przetrenowania młodych zawodników. Jeszcze nie miałam aż takiej okazji zapoznać się tego, jak się dzieje w związku bokserskim i w ogóle w boksie, więc myślę, że do wplecenia w sam trening, jak najbardziej tak. Myślę, że to jest taki wszechobecny problem, który dotyka nie tylko sportowców, jeśli chodzi o pływanie, ale w ogóle sport wyczynowy. Więc jakby za przeproszeniem wyciskanie tej cytryny, próbowanie zrobić jak najwięcej i jak najwcześniej nie jest dobre, o tym się mówi, więc mam nadzieję, że takie problemy będziemy neutralizować, będziemy je rozwiązywać i że będziemy dochodzić do tego mistrzostwa sportowego w wieku seniorskim. No i do medali olimpijskich, których nam ciągle brakuje. Tak, no to jest ten podstawowy cel na najbliższe kilkanaście miesięcy. Ale proszę powiedzieć, skąd zainteresowanie pięściarstwem? Bo wiem, że Pani między innymi tematyką tenisową się zajmowała, trochę sportami zimowymi i tak dalej. Czy pięściarstwo gdzieś tam wokół Pani też przez lata funkcjonowało? Przez ostatnie 5 prawie lat rzeczywiście tak. Można powiedzieć, że moim życiem trochę przypadki rządzą i tak było też przy tym przypadku. Ja pracowałam w zespole metodycznym tak naprawdę przez prawie 9 lat. Po tym jak wróciłam do pracy ponownie, bo pracowałam też przez chwilę w Polskim Związku Pływackim, dostałam pod opiekę Polski Związek Bokserski i tak zaczęła się moja przygoda z pięściarstwem. Opiniowałam różnego typu dokumenty, ale też jeździłam na zgrupowania, jeździłam na zawody, więc poznawałam wasze środowisko. Dzięki czemu teraz jest mi dużo łatwiej pracować tu na stanowisku, w którym teraz jestem w zasadzie trzeci tydzień. Ale nie było tak, że ostrzegano Panią, że w pięściarstwie o te medale będzie bardzo ciężko, że wielu młodych zawodników jest kuszonych na przykład przez boks zawodowy, czy też przez federacje różnego typu MMA, że jest trochę posucha i ten słynny Bartnik z Barcelony 92 tak. roku może nie szybko zostać przez kogoś od razu zluzowany. Było to mówione, do tej pory to jest podkreślane, trener Bartnik jest trenerem kadry i jakby chwała mu za to, ale mam nadzieję, że te igrzyska, które się zbliżają, europejskie, które będą kwalifikacją i same igrzyska w Paryżu, pokażą, że boks jest silny, bo ja naprawdę wierzę w tą reprezentację, pewnie w innym przypadku by mnie tu nie było. Tak, my niejednokrotnie pytamy naszych gości tutaj w magazynie Śniadanie z Boksem na temat tego, komu dają większe szanse, czy panom, czy paniom, bo panie nasze też idą szeroką ławę. To ja powiem dyplomatycznie, że panią. Jestem murem za kobietami, wierzę, że dużo zrobią, ale nie twierdzę, że chłopaki nie mają szans, jak najbardziej tak. To, co się dzieje teraz w kadrze, jakby napawa optymizmem, aczkolwiek to, co obserwuję od lat, to w polskiej kadrze kobiet jest naprawdę duża ciągłość szkolenia. Jest przepływ informacji między trenerami, a to jest bardzo ważne. W związku z tym mamy perspektywicznych ludzi, to widać w niższych kategoriach wiekowych, więc ja myślę, że to jest tylko kwestią czasu, jak boks wzniesie na wyżyny i rzeczywiście powtórzymy sukcesy sprzed lat. Mocno na to liczymy. Albert, za nami gala Suzuki Boxing Night w Rypinie. Ja powiem ze swojej strony, że dla mnie to była jedna z najciekawszych w ogóle gal od momentu zainicjowania tego projektu. Niemcy postawili nam bardzo trudne warunki, bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę. Na początek, nim przejdziemy do personaliów, w kilku zdaniach Twoje wrażenia z tej imprezy. No przede wszystkim kolejna edycja Suzuki Boxing Night naprawdę odbiła się szerokim echem dla kibiców, przede wszystkim też dla poziomu sportowego. Wiemy, co jest najważniejszym celem teraz polskiej reprezentacji, czyli
awans na Igrzyska Olimpijskie i te Igrzyska Europejskie, które odbywają się w Polsce. Jest to jakby część tej drogi, którą teraz w końcowym okresie mają chłopcy przejść i jak gdyby sprawdzić, pokazać swoją wartość, ewentualnie szlify czy pewne niedociągnięcia, które Wojtek Bartnik musi zredukować i musi podejść do tego bardzo konkretnie, bo to był kolejny taki sprawdzian przede wszystkim dla niego. Natomiast dla chłopaków było widać, że tutaj, tak jak słyszałem waszą wcześniejszą wypowiedź, ten element przetrenowania, że to jest jednak bardzo ważna rzecz, bo wydawało się, że chłopaki będą mieli teraz błysk, co dobrze, że nie mieli, bo jak gdyby... Tak, niektórzy tłumaczyli właśnie, że świeżo... Że jednak właśnie to nie jest najważniejszy teraz czas, ma wszystko wystrzelić na Igrzyska Europejskie i ta forma ma przyjść wtedy. Natomiast te sprawdziany są potrzebne, no bo wiadomo, ten element startu, ten stres, nerwy przed przygotowaniem, cała ta otoczka związana z tą imprezą i z tą ekspozycją telewizyjną powoduje, że jednak tam dodatkowe spięcie i jak gdyby powstaje w głowie u tych chłopaków. No i przede wszystkim dla sztabu trenerskiego te roszady, pewne zmiany, co ewentualnie dodać, dołożyć do treningu, na czym się bardziej skupić, co było dobre, co było złe, więc naprawdę super edycja, jeśli chodzi o ten start. Fajnie, że tak jak widzieliśmy, Wojtek Bartnik również żongluje trenerami klubowymi, pozwala przyjeżdżać, pozwala obserwować, pozwala wychodzić z nimi do ringu z chłopakami, żeby lepiej się czuli, że jak gdyby ten cały proces tego budowania tej siły reprezentacji właśnie polega na takich drobnych elementach i miejmy nadzieję, że to przy kolejnych właśnie edycjach Suzuki chociażby, która jest jednak takim naszym sztandarowym teraz programem pokazywania naszych polskich zawodników w takich dość nietypowym, turniejowym schemacie, natomiast walkę z dobrymi zawodnikami było dzięki temu, że Polski Związek naprawdę jest szanowany i mamy dobre kontakty, jesteśmy w stanie zaprosić dobre prezentacje czy dobrych zawodników, którzy postawią warunki naszym chłopakom, co dla nich jest dobrym testem, bo wiem, że nie ma ligi, ale myślimy na tym, żeby ta liga wróciła znowu do łaski, udało się stworzyć ligę w Polsce, no bo jednak te starty regularne dają tą gwarancję, że jest ciągły progres, są pewne jakby elementy roszady i w kadrze Polski, i ewentualnie też przede wszystkim w planach przygotowania treningu i odpowiedniego budowania formy chłopaków. No właśnie, nim jeszcze my porozmawiamy o konkretach, jeśli chodzi o te gale, to właśnie to, o czym Albert wspomniał, pomysł reaktywacji Ligi Pięściarskiej, którą ja pamiętam z moich młodszych lat i cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem. Czy uważa pani, że to w obecnych realiach ma rzeczywiście rację bytu? Ja myślę, że tak. To jest też kwestia tego, że tym zawodnikom brakuje walk, tego doświadczenia, które muszą zdobywać nie tylko w kraju, ale i z partnerami międzynarodowymi, więc to jest bardzo dużo. Moim zdaniem to jest bardzo przydatne, to jest bardzo im potrzebne po to, żeby nabywali pewności siebie, jak już staną na tym ringu olimpijskim, będą walczyć o te medale, żeby wiedzieli, że są w stanie to zrobić. No właśnie, a dodatkowo jeszcze ci młodsi z kolei zawodnicy, to ten nowy pomysł Polskiego Związku Bokserskiego Suzuki Boxing Promotion. Tak. To jest też impreza, która już miała pierwsze wydanie w Kielcach, też ciekawe postaci się pojawiły, oczywiście. I to też jest. To jest duże doświadczenie, na pewno też pewna jakaś nadzieja na przyszłość, żeby te dzieciaki się mogły pokazać, żeby złapały tego bakcyla, jednak przy tym sporcie zostały, no bo trzeba powiedzieć, że sport wyczynowy jest wymagający. Więc niejednokrotnie zdarza się, że rezygnują ze sportu z różnych przyczyn, a to są okazje na to, żeby po pierwsze zdobyć doświadczenie, a po drugie naprawdę złapać tego bakcyla i zostać dla mnie na dłużej. No wiem, że na przykład zawodnicy niezwykle doświadczeni, choćby Darek Snarski, który w tej chwili ze swoimi kadetami pojechał na Mistrzostwa Polski, odbywające się w Wałczu, bardzo to przeżywa. On, który z każdego właściwie zakątku ringów europejskich i światowych jadł chleb, można powiedzieć, to w tej chwili właśnie tak bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, by ci młodzi ludzie zdobywali doświadczenie i by rzeczywiście potrafili się zaprezentować godnie. Albert, wracając do tego, co się wydarzyło. Jedna walka kobiet, Aleksandra Kisiel przegrała z Leonie Miller, to był pojedynek dosyć wyraźnie przegrany przez naszą reprezentantkę. No tak, powiem szczerze, że tutaj Aleksandra Kisiel zdecydowanie poniżej oczekiwań, naprawdę praktycznie była tłem dla świetnie wyszkolonej Leonie Miller, która pokazała, że jednak faktycznie panie potrafią boksować i bardzo przyjemnie oglądało się dla oka jej styl, jaki ona prezentowała. Natomiast no, tutaj no, Polka wyszła przede wszystkim troszkę spięta, nie chciała narzucić swój styl walki, natomiast te umiejętności techniczne Miller, która pokazała w tym pojedynku, naprawdę z przyjemnością się oglądało i tutaj praktycznie Polka była bez szans w tym pojedynku. I Miller po zakończeniu swojego pojedynku
przebrała się, stanęła obok ringu i była najgłośniejszą kibicką bodaj w tej hali, bo cały czas pokrzykiwała do swoich kolegów, którzy kolejno pojawiali się w ringu, dopingując ich i tak dalej, i tak dalej. Kategoria 51 kg, a więc kategoria olimpijska. Przypominamy, panowie w 7 kategoriach wagowych będą walczyli na igrzyskach w Paryżu, panie w 6. My skupiamy się oczywiście z tej racji, że tutaj mieliśmy głównie reprezentantów Polski właśnie na boksie panów. Jakub Słomiński, 27-letni nasz brązowy przecież medalista Mistrzostw Europy, pokonał reprezentanta Niemiec Christophera Gomana. Czy myślisz, że Jakub jest w tej chwili pewniakiem co do igrzysk europejskich jako nasz reprezentant? Myślę, że zdecydowanie tak. No, natomiast tak jak to wcześniej chciałbym powiedzieć, no ogólnie cała kadra wypadła średnio w tym Suzuki. No, tak mi się wydawało, że może to jest po prostu ten etap przygotowań, że nie mieli mieć teraz błysku i bardzo się z tego cieszę, że nie było tego błysku, że teraz super pokazali formę, a jeszcze jest ponad miesiąc do najważniejszej imprezy. Wiem, że po rozmowie z Wojtkiem Bartnikiem jest bardzo mocny turniej w Berlinie, na który chcemy pojechać. Jest właśnie, tak jak wspominaliśmy, jeszcze kolejne Suzuki, jest Felix Stamm. Więc to wszystko, gdzie ta iskra i ten bodziec takiej super formy ma przypłynąć, żebyśmy wszystko włożyli na te igrzyska europejskie, na które bardzo czekamy, będą w Polsce i będzie to kwalifikacja olimpijska. Natomiast Jakub Skumiński wygrał pojedynek po trudnym boju, bo dobre, trudne warunki postawił mu Christopher Gomann. Widać było, że naprawdę nie do końca była ta iskra, jeśli chodzi o szybkość, o takie pewne zdecydowanie, no ale pokazał stałą, dobrą formę, więc tylko się cieszyć, na pewno wartościowe zwycięstwo i dobry materiał do analizy dla trenera kadry. Kategoria nieolimpijska. Jakub Krzpiet pokonał Francesco Massineo, to 54 kg. Też zacięta walka i kategoria już kolejna, która będzie na igrzyskach w Paryżu. I tutaj mieliśmy dwóch zawodników. Z jednej strony Mikołaj Mańka, który dosyć wyraźnie uległ Niemcowi Hansenowi, a z drugiej strony oczywiście ten, który jest niby numerem jeden w rankingu w naszym kraju w kategorii 57 kg, Jarosław Iwanow, też z Denisem Brillem toczył bardzo ciężką walkę i ostatecznie wygrał 2-1. Tak, no o tym właśnie przed rozmową, przed komentarzem co walkę z Grześkiem Proksą, który oglądał Denisa Brilla na turnieju w Kownie, bo akurat miał okazję być z chłopakami, właśnie mówił, że naprawdę warto zwrócić uwagę na tego chłopaka, więc tutaj bardzo cenne zwycięstwo Jarosława Iwanowa, bo ten młody, dopiero też wchodzący w wiek seniora, Denis Brill, Niemiec, pokazywał bardzo duże umiejętności i tutaj to zwycięstwo po trudnym boju, bo naprawdę można powiedzieć, tak jak wspomniałeś, 2-1 może być wyszarpane, no ale jednak cały czas Jarek pokazał, że jest wojownikiem i zawsze można na niego stawiać, że zawsze wychodzi przygotowany, poniżej pewnego poziomu nie schodzi i potrafi naprawdę walczyć do końca, chociażby nawet gdy ta walka nie do końca się układa tak, jak on by chciał. No ale to jest taki dobry zawodnik, dobra dusza, dobry bodziec, taki dobry charakter całej kadry, bo pokazuje, że jednak jest ciągle godnym reprezentantem Polski, że warto na niego stawiać, że jest dobrą duszą, która wprowadza dobrą atmosferę w drużynie i swoimi właśnie wynikami, chociażby z takim młodym, gniewnym, bardzo utalentowanym Denisem Brillem potrafi wygrać i na pewno dać kolejny bodziec do tego, żeby chłopaki bez względu na to, czy są młodsi, starsi, pokazywali, że są gotowi walczyć z każdym i z najlepszymi też wygrywać. Kategoria 63,5 kg, także olimpijska. Tutaj Wojciech Bartnik zdecydował o tym, że dwóch zawodników będzie sprawdzanych. Ilja Bader oczywiście, on walczył z Enrico Kleischem i przegrał swoją walkę. No i podopieczny Grzegorza Proksy, Bartłomiej Rośkowicz, nasz medalista Mistrzostw Świata Juniorów, z Dawidem Gevorianem trafił akurat na chyba perełkę, jeśli chodzi o niemiecką reprezentację, bo Gevorian jest zawodnikiem o fantastycznej motoryce, fantastycznych warunkach fizycznych. No bardzo przyglądałem się tej kategorii wagowej, tak jak wspomniałeś też, nasza kwalifikacja olimpijska. Bartłomiej Rośkowicz to jest pierwszy rok jego w seniorach z bardzo utytułowanym Dawidem Gevorianem. Było w tej walce naprawdę wszystko. Był też knockdown. Bartłomiej Rośkowicz posadził na deski Gevorgiana, oczywiście był to taki flashback, natomiast troszkę inaczej jest punktowane niż w boksie olimpijskim, w boksie zawodowym. Stąd mogła ta walka zupełnie inaczej wyglądać, ale na pewno cenne doświadczenie. Na pewno ten chłopak ma potencjał, pokazuje to z walki na walkę. Cieszę się, że jest ciągle obserwowany i
po kolejny raz zawana, jest mu szansa w kolejnych startach. On buduje takimi walkami doświadczenie, jest w dobrych rękach tutaj w klubie bokserskim Legionu, bo jednak Grzesiek Proksa też tam trzyma piętno i cały czas jakby dogląda chłopaków. Poza tym oni trenują z Damianem Austinem, czyli mistrzem świata z Kuby, który naprawdę robi fajną rzecz i widać, i mam okazję obserwować te treningi, i naprawdę treningi przynoszą efekt i myślę, że z każdego kolejnego startu będziemy wyciągać wnioski. Natomiast troszkę Ilia Bader była troszkę poniżej oczekiwań. Faktem, że trafił na tego Enrico Kleisia, który był znakomicie przygotowany i powiem szczerze, chyba najbardziej mi się podobał z całej reprezentacji Niemiec ten Kleisz, właśnie długie ciosy proste, bardzo pewny siebie, młody chłopak. Widać, bardzo utalentowany i dobrze wyszkolony technicznie. No i tak jak wspominałem na początku, może to jest ten etap przygotowań, że jeszcze chłopcy nie do końca mają ten błysk formy i jakby budują sobie. Natomiast na pewno wartościowa walka dla naszego mistrza Polski seniorów i myślę, że tutaj ta rywalizacja w kadrze chociażby z Bartłomiejem Rośkowiczem ten poziom może wpłynąć tylko i wyłącznie na korzyść dla obydwu zawodników i to będzie fajna rywalizacja, bo warto też wspomnieć, że to jest ta nasza taka najlepsza kategoria wagowa. No, Jerzy Kulej, świetny pamięci, dwukrotny mistrz olimpijski, Leszek Drogosz, nasz mistrz Europy, również właśnie z tej kategorii wagowej, więc tutaj byśmy chcieli, żeby ta kategoria wagowa znowu odżyła i żebyśmy mogli cieszyć się z polskich występów, polskich zawodników. No tutaj Bartłomiej Rośkowicz pokazał w zeszłym roku, że jest niebezpieczny dla każdego, jest naprawdę groźny, zdobył medal. Ilia Bader też pokazuje jakby z turniej na turniej, że warto na niego stawiać. I pamiętajmy o tym, że Bader przeniósł się z kategorii 60 kg do 63,5, on też musi okrzepnąć w tej nowej kategorii. No to no, tym bardziej dobrze właśnie też to podkreśliłeś. No tak jak wspomniałeś, Ilia Bader poszedł do kategorii 63,5 kg, jest kategorii lekkiej 60 kg i tutaj trzeba brać pod uwagę to, że ta kategoria może być dla niego niewygodna, bo raczej ciężcy zawodnicy będą zbijać, którzy będą silniejsi fizycznie i tutaj na pewno taki test na Suzuki jest dla niego też takim dobrą informacją, że musi przygotować na wyższych, cięższych, mocniej bijących zawodników. Ale myślę, że jest jeszcze trochę czasu i tutaj tak jak wspomniałem, ta rywalizacja między Rośkowiczem a Baderem tylko może przynieść korzyści. Kolejny zawodnik, który też musi dawać sobie radę z teoretycznie większymi rywalami, to jest Damian Durkacz, kapitan naszej reprezentacji, który też tym razem miał niezwykle ciężkie zadanie. No i idąc permanentnie do przodu, cały czas przechodząc do półdystansu, atakując rywala przez pełny dystans, zdołał wyszarpać tą wygraną, bo ona też taka była na włosku. Tak, dobrze, że to podkreśliłeś, że właśnie zdołał wyszarpać, że ta wygrana była na włosku, bo naprawdę, no Damian tak samo, tak jak wiemy, to nie jest jego naturalna kategoria wagowa i tutaj będą zawodnicy wyżsi, będą zawodnicy, którzy będą zbijać się z 5-6 kg do tego, że do tej kategorii. Na pewno tutaj atutem Damiana musi być szybkość i tutaj troszkę brakowało tej szybkości, bo jeśli chodzi o serce do walki, o umiejętności, o doświadczenie, Damian to wszystko ma, natomiast najbardziej się obawiam tej szybkości, bo jednak gdy on troszkę jest wolniejszy, to ci wyżsi zawodnicy potrafią z nim walczyć i nie do końca jego taki element skracania ringu i przechodzenia do półdystansu wychodzi mu to płynnie i wtedy mogą się pojawić kłopoty. Wiemy, że to są tylko 3 rundy i trzeba od początku wejść na wyższy bieg, żeby walkę wygrać. No ale bardzo mu kibicuję, lubię jego styl, no, na pewno jest naszym liderem naszej prezentacji, wprowadza dobrą atmosferę. Ogólnie bardzo pracowity chłopak, żołnierz Wojska Polskiego, on to zawsze podkreśla. Wszyscy pracują jakby na niego, wierząc w to, że powtórzy ten wynik i naprawdę on już był na tym Igrzyskach Olimpijskich, więc wie, że to jest wielkie wydarzenie i na pewno to, co on mówi wśród chłopaków, jest bardzo istotne. No liczymy na to, że pokaże, że jest liderem, zawsze udowadnia, wygrywa na każdych prestiżowych galach i na pewno stać go jeszcze na więcej, no i czekamy na to. Tak jest i przedostatnia kategoria, w której walczono w trakcie gali w Rypinie, to jest też kategoria olimpijska, 80 kg. Tutaj tak, dwaj nasi reprezentanci, Jakub Maścianica przegrał z Benem Echicem bardzo wyraźnie i w tejże samej kategorii niestety porażka Łukasza Staniocha, także bardzo wyraźna, z Oliverem Ginkelem i to było dla mnie spore rozczarowanie. No tak słusznie zauważyłeś, no bo wydaje mi się, że na pewno zdecydowanie troszkę poniżej oczekiwań Łukasz Staniok i myślę tutaj, że czegoś tam brakuje, nie wiem, czy właśnie to, że on właśnie ma równie starty w boksie zawodowym i jakby wiadomo, że troszkę inny jakby styl
trzeba prezentować walkę zawodową, które są dłuższe i można te pozwolić sobie przegrać rundy i jednak nie trzeba wchodzić na takie duże obroty, wpływa na to, że nie do końca jakby spełnia swoje oczekiwania. Miejmy nadzieję, że to był taki, pokazał Łukasz, że nie do końca jest akurat, wstrzelił się z formą i stać na zbudowanie lepszej dyspozycji. Natomiast czegoś brakowało i czegoś brakuje w tym boksie. Jakub Masienica, też młody, pracowity chłopak, no ale to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. To jest właśnie, to nie do końca mi się podobało. Do końca warto też tutaj wspomnieć, że to również Bereziński, też troszkę poniżej oczekiwań. On miał krajowy sparing taki. Miał krajowy sparing, ale też nie do końca mi się podobał jego styl, tak jak zawsze go obserwuję i jego walka jednak do tyłu nie do końca może się dobrze wpływać, bo on świetnie się broni, świetnie bazuje jakby na tylnej nodze, dużo zdaje ciosów, natomiast sędziowie jednak w boksie olimpijskim punktują zawodników, którzy atakują, którzy jednak mocno trafiają mocne ciosy, natomiast wiemy, że Mateusz Bereziński nie do końca potrafi to robić, natomiast lubi też oddawać pole walki. No i Łukasz Stanioch, miejmy nadzieję, że tutaj mówi, że podchodzi bardzo profesjonalnie teraz do tej zmiany i przejścia na boks olimpijski. Marzeniem jego jest występ i wygranie igrzysk europejskich i awans na olimpiadę. No zobaczymy, kibicujemy mu, natomiast ta walka nie dała dobrych odpowiedzi, bo jednak ta forma zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tak jest, od niego oczekujemy więcej. I teraz kategoria plus 92 kg. Nie było tym razem Oskara Safariana w ringu, natomiast oglądaliśmy Radosława Kawczaka, który też jest w czołówce rankingu w tej kategorii. Przyznam szczerze, że sympatycznie mnie zaskoczył. Tak, Radosław Kawczak na pewno pokazał, że i ucieszył się z tego, że otrzymał taką szansę. Na pewno takie starty są potrzebne i tak jak tutaj wspomniałeś, bardzo pozytywny obraz pokazał. Naprawdę wyszedł chłopak, który od początku do końca walczył o zwycięstwo, pokazał wolę walki, pokazał, że jest twardy. Wszymy oczał, naprawdę też bardzo nieprzyjemny zawodnik i chciał mu urwać głowę. Bardzo groźny. Pomimo tego Radek postawił się, pokazał, że warto też na niego stawiać, że takie szanse, jeżeli on otrzymuje, to będzie chciał je wykorzystać, pokazać, że jest wartościowym zawodnikiem dla reprezentacji Polski. I na pewno przydatny start i oby tak dalej, oby chłopak się rozwijał, to na pewno będzie tutaj dobrym zawodnikiem, który będzie mógł rywalizować właśnie z Oskarem Safarianem w kadrze i pokazać, że jednak Oskar nie ma łatwej drogi do tego, żeby być ciągle numerem jeden w Polsce. Tak jest, parę razy paluszkiem pogrożono Oskarowi, że za taki trochę zbyt stagnacyjny rodzaj boksowania. Taka pobieżna analiza tego, co wydarzyło się choćby na gali w Rypinie Suzuki Boxing Night, ale a propos właśnie i kobiecego boksu, i męskiego, i poszczególnych juniorskich, i także innych tych kategorii, czy takie raporty trafiają w tej chwili na ręce pani dyrektor? Tak, pani kierownik, ale tak. Jeśli chodzi o procedurę, tak naprawdę w tej chwili obliguje nas procedura ministerialna. My jesteśmy jako Związek Sportowy zobligowani do tego, żeby na 2 tygodnie po każdej imprezie mistrzowskiej przesłać ocenę startu w formie druku wyzupełnionego przez trenera, zredagowanego również przeze mnie. Po zakończeniu wszystkich imprez mistrzowskich z reguły na koniec roku spotykamy się w Ministerstwie Sportu i omawiamy dany sport. Ja chciałabym ze swojej kadencji, można tak powiedzieć, wprowadzić takie regularne spotkania z trenerami, czy to na zgrupowaniach, czy tutaj u nas w biurze. Chciałabym, żeby ten przepływ informacji między mną, między biurem, a trenerami, ich oczekiwania i nasze też oczekiwania były na bieżąco jakby artykułowane i żeby to było robione, żeby jakby była cała świadomość i ciągłość tego szkolenia, żeby każdy z nas wszystko wiedział i nie było żadnych niedomówień. Czego pani życzyć wobec tego w początkach pracy jako właśnie kierownik wyszkolenia w Polskim Związku Bokserskim? No myślę, że tego, czego życzymy sobie wszyscy, czyli tego medalu olimpijskiego i jak najlepszego występu i na Igrzyskach Europejskich, i na Olimpijskich. Pani Aleksandra Nowacka, kierownik Wydziału Szkolenia w Polskim Związku Bokserskim, i Albert Sosnowski, pięściarz, ekspert, trener i komentator, byli gośćmi dzisiejszego śniadania z boksem. Dziękuję państwu serdecznie za obecność. Dziękujemy. We'll be right back.